Witamy w naszym najnowszym odcinku podcastu, gdzie dziś skupimy się na niezwykle aktualnym i poruszającym temacie. Przygotujcie się na głębokie refleksje i duchowe przesłania, ponieważ naszym głównym tematem będzie ostatnie orędzie Matki Bożej przekazane 25 października 2023 roku w Medjugorje. W tym orędziu Matka Boża odnosi się do trudnych czasów, które przeżywamy, czasów pełnych zła, nienawiści i niepokoju. W tych burzliwych momentach posłana została do nas, aby prowadzić nas na ścieżkę pokoju i jedności zarówno z Bogiem, jak i z naszymi bliźnimi. Przesłanie to ma ogromne znaczenie w dzisiejszym świecie, gdzie konflikty i podziały wydają się być na porządku dziennym. Podczas dzisiejszego odcinka zgłębimy głębiej to poruszające orędzie, które zachęca nas do modlitwy, postu i wyrzeczeń w intencji pokoju, skarbu, którego pragnie każde serce. Rozważymy, jak te praktyki mogą przyczynić się do zmiany w naszym życiu i w świecie wokół nas. Zapraszamy do wsłuchania się w te ważne słowa i dołączenia do rozmowy o tym, jak możemy odpowiedzieć na to wezwanie do pokoju i jedności. To będzie czas refleksji, nadziei i inspiracji. Rozpoczynamy teraz. Drogie dzieci, wichry zła, nienawiści i niepokoju wieją na ziemi, aby unicestwić życie wielu ludzi. Dlatego Najwyższy posłał mnie do was, abym was prowadziła na drogę pokoju i jedności z Bogiem i ludźmi. Wy, dzieci, jesteście moimi wyciągniętymi rękoma. Módlcie się, poście i wyrzeczenia ofiarujcie w intencji pokoju. Pokój to skarb, którego pragnie każde serce. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. Analizując orędzie z 25 października 2023 roku, można zauważyć, że zawiera ono wiele elementów, które mogą być interpretowane jako budzące niepokój i strach. Przesłanie zaczyna się od opisu wichrów zła, nienawiści i niepokoju, co może wzbudzać w odbiorcach uczucie zagrożenia i niepewności co do przyszłości. Mówienie o zniszczeniu życia wielu ludzi dodatkowo potęguje wrażenie grozy. Następnie orędzie przedstawia Matkę Bożą jako posłaną przez Najwyższego, aby prowadzić ludzkość na drogę pokoju. Ten aspekt może być interpretowany jako sygnał, że sytuacja jest na tyle poważna, iż wymaga interwencji o charakterze nadprzyrodzonym. To może wzbudzać poczucie, że ludzkość sama nie jest w stanie poradzić sobie z obecnymi wyzwaniami. Ponadto, wezwanie do modlitwy, postu i wyrzeczeń w intencji pokoju może być postrzegane jako sygnał, że pokój jest zagrożony i wymaga natychmiastowej, intensywnej reakcji. Sugeruje to, że pokój nie jest już stanem naturalnym, ale czymś, co musi być aktywnie dążące i bronione. Wreszcie, nazywanie pokoju skarbem, którego pragnie każde serce, może podkreślać desperacką potrzebę odnalezienia pokoju w świecie pełnym konfliktów. To może wywołać poczucie, że pokój jest czymś nieuchwytnym, a jego brak jest źródłem głębokiego niepokoju i strachu. Orędzie to może być interpretowane jako przestroga przed poważnymi zagrożeniami, które niesie obecny czas, oraz jako wezwanie do pilnej reakcji w celu ochrony i poszukiwania pokoju. Takie interpretowanie orędzia może faktycznie prowadzić do wzbudzenia uczuć strachu i paniki. Dziękuję wam za wsłuchiwanie się w dzisiejszy odcinek, w którym zgłębialiśmy głębokie i poruszające przesłanie ostatniego orędzia Matki Bożej. Mamy nadzieję, że nasza analiza i refleksje przyniosły wam nowe perspektywy i zainspirowały do dalszych przemyśleń. Jeśli ten odcinek podcastu był dla was wartościowy, nie zapomnijcie zostawić komentarza. Bardzo ciekawi jesteśmy waszych myśli i opinii na temat dzisiejszego tematu. Wasze komentarze są dla nas nie tylko źródłem inspiracji, ale także cennym wsparciem. Jeżeli podobał wam się ten odcinek, prosimy o zostawienie łapki w górę. To dla nas znak, że treści, które tworzymy, są dla was cenne i że chcecie więcej podobnych tematów. I oczywiście, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, zachęcamy do subskrypcji naszego kanału. Dzięki temu nie przegapicie żadnego z naszych przyszłych odcinków i będziecie na bieżąco z wszystkimi nowościami, które dla was przygotowujemy. Jeszcze raz dziękujemy za dzisiejsze wspólne spędzenie czasu.
Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Drodzy słuchacze, jeśli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, proszę kliknijcie łapkę w górę. To dla nas wielkie wsparcie. Jeśli chcielibyście podzielić się swoją opinią lub refleksją na temat poruszonej tematyki, koniecznie zostawcie komentarz pod filmem. Zauważyliśmy, że zdecydowana większość z Was, którzy nas oglądają, jeszcze nie subskrybuje naszego kanału. Jeśli chcecie wspierać nas dalej i nie przegapić żadnego nowego odcinka, koniecznie kliknijcie przycisk subskrybuj oraz dzwoneczek obok, aby być na bieżąco z naszymi najnowszymi publikacjami. Dziękujemy za wsparcie.